Grześ kamieni też wygląda jak wyłowione z morza. Zresztą w pewnym sensie tak właśnie było. Przypomniałem sobie, dlaczego mi rocznica ślubu nie wyszła. 2008 rok, przez Ryglicę przychodzi potężna powódź. No, to jedna z ofiar. Zobaczcie, ile tutaj jest tego błota. Rygielska ziemia. Jest tutaj wszędzie. Ta maska to pryszcz. Zobaczcie, ile tutaj jest ziemi. Będzie trzeba wszystko wymyć i wypłukać z profili. Słuchajcie, mała rzeczka. Pamiętam, było 3 metry wody. Mini przepłynęło przez ogrodzenie i zaparkowało dobre 100 metrów od warsztatu. Nic. Słowo się rzekło. Trzeba się za niego wziąć i go zrobić. Sprzęgło sprzedam Adasiowi, bo lala, tylko muszę go wyczyścić. Grzesiek musi zmierzyć się z popowodziowym mułem zalegającym w najgłębszych zakamarkach tego miniaturowego autka. Baza jest już gotowa do przeróbek. Pytanie tylko jakich? Jak ustalaliśmy z Adamem reguły zabawy, zostało powiedziane, że silniki muszą być wolnoschnące. Czyli żadnej turbiny, żadnego kompresora. Fajnie, tylko że z silnika o pojemności 1275, takiego jak ten, ile jesteśmy w stanie zrobić? 100 koni? Zobaczcie, jakie są małe przerwy między cylindrami. Jeżeli powiększylibyśmy pojemność, to wtedy przedmuchałoby w tym miejscu uszczelkę. Jeszcze jest jeden fuck-up tego silnika. To jest miska olejowa, a co w misce olejowej? Skrzynia biegów. Smarowana tym samym olejem, co silnik. I co najważniejsze, to zobaczcie teraz. No a jeszcze do tego. Ten silnik jest kosmicznie ciężki. Zobaczcie. To jest skrzynia w misce olejowej, dyferencjał, a najgorsze jest to, że ta zębatka przenosi całą moc na koła i wytrzymuje, uwaga, maksymalnie 100 koni, a później rozsypuje się w pył. Ja na pewno z tą diabelską konstrukcją walczył nie będę. Nie można turbiny? Okej. Nie można kompresora? Okej. Ale nikt nie mówił, że nie mogę tu wsadzić innego silnika.